Wojciech Basiński, witam i zapraszam do obejrzenia naszego tygodnika, w którym omówimy ważne, ciekawe, zabawne i niewiarygodne wydarzenia kryminalne, do jakich ostatnio doszło w miastach, miasteczkach i wsiach. Oleśnica, województwo dolnośląskie. Ucieczka z finałem na dachu. Policjanci z Oleśnicy w oznakowanej Alfie patrolowali miejski odcinek drogi numer 8. W pewnym momencie zobaczyli pędzącego Mercedesa. Chcieli zatrzymać auto i skontrolować kierowcę. Ten, gdy zorientował się, że jedzie za nim radiowóz, zaczął uciekać. Nie reagował na wielokrotne sygnały do zatrzymania. Ucieczka trwała tylko kilka minut, ale była brawurowa. Pirat drogowy mocno przekraczał dozwoloną prędkość, wyprzedzał na podwójnej ciągłej, niemal spychał z drogi inne auto. W końcu stracił panowanie nad kierownicą, wpadł w poślizg i dachował w przydrożnym rowie. Policjanci podbiegli do przewróconego Mercedesa i wyciągnęli kierowcę. Jak się okazało, 40-letni wrocławianin był poszukiwany przez sąd. Okazało się też, że Mercedes jest kradziony. 40-latek odpowie teraz za wszystkie wykroczenia drogowe i kradzież. Grozi mu do 5 lat więzienia. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie. Zamknęli głównego dealera kiboli. Policjanci CBS i kryminalni z Torunia, zajmujący się pseudokibicami, mieli informację o działającym wśród kiboli narkodilerze. Gdy przeszukali jego garaż, znaleźli amfetaminę, jej pochodne oraz efedrynę. Specyfik pobudzający, kupowany na receptę, używany szczególnie przez sportowców. Przez dealerów często mieszany z amfetaminą. W sumie do laboratorium kryminalistycznego trafiło ponad 2 kg różnego rodzaju środków psychotropowych. Oprócz nich w garażu były też dwie wagi elektroniczne oraz woreczki do porcjowania narkotyków. Policjanci doprowadzili 24-latka do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i handlu nimi. Sąd aresztował dealera na 3 miesiące. Z policyjnych ustaleń wynika, że aresztowany torunianin to główny zaopatrzeniowiec toruńskich pseudokibiców. Grozi mu do 10 lat więzienia. Podczas akcji u dealera wpadł też jego klient. 29-latek zdążył właśnie kupić ponad 4,5 grama amfetaminy. Odpowie teraz za posiadanie narkotyków, za co grozi do 3 lat więzienia. Stegna, województwo pomorskie. Arsenał na trawie. Policjanci z Gdańska weszli na posesję 31-letniego mieszkańca Stegny. Podejrzewali, że znajdą spore ilości broni, na którą kolekcjoner nie ma pozwolenia. Tak właśnie było. Na trawie leżały wypełnione materiałem wybuchowym granaty, mina przeciwpancerna i pociski przeciwlotnicze. W zabudowaniach policjanci znaleźli jeszcze karabin, pistolet oraz sporą ilość nabojów, magazynków i zapalników. 31-latek tłumaczył, że jest kolekcjonerem militariów, a wszystko znalazł w okolicznych lasach. Został zatrzymany, usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Głogów, województwo dolnośląskie. Policja popsuła im urodziny. Głogów rano. Na jeden z parkingów podjeżdża Renault. Z samochodu wyskakuje 3 młodych, zamaskowanych mężczyzn. Jeden ma w ręku pistolet. Siłą wrzucają młodego człowieka do bagażnika i odjeżdżają. Kobieta, przypadkowy świadek, widząc, co się dzieje, natychmiast zawiadamia policję. Ta zaczyna przeszukiwać miasto. Mundurowi na jednej z ulic zauważają samochód opisany przez świadka. Policjanci zatrzymują samochód i 3 18-latków. W bagażniku odnajdują porwanego. Zatrzymani i uprowadzony szybko wyjaśnili, że pozorowany kidnapping miał być formą życzeń z okazji 18 ofiary. Wszyscy trafili jednak do komendy. Niby porywaczom grozi kara za zakłócenie porządku publicznego oraz wywołanie fałszywego alarmu. Karą może być areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Decyzję podejmie sąd. Lęborg, województwo pomorskie. Policyjny egzamin na karty motorowerowe. Lęborscy policjanci w miasteczku ruchu drogowego przeprowadzili egzamin na kartę motorowerową. O tym, kto i po co potrzebuje takiego dokumentu, porozmawiamy za chwilę z młodszym inspektorem Dariuszem Podlesiem z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kilkunastu młodych chłopców z lęborskiego gimnazjum zdobyło pierwsze w swoim życiu uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Nim wsiedli jednak na egzaminacyjny skuter, zdać musieli też część teoretyczną. Wszyscy zaliczyli praktyczne poruszanie się po drodze, nie obyło się jednak bez kilku poprawek.
Poza jazdą uliczkami miasteczka ruchu drogowego, młodzi adepci sztuki jazdy poznali praktyczne sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach na drodze, na przykład sprawdzania ciśnienia w oponach swojego skutera lub co i jak zrobić, gdy trzeba będzie motorower lub skuter holować. Panie inspektorze, kto musi mieć kartę motorowerową? No, jeżeli chodzi o kartę motorowerową, to właściwie dla niektórych to nie jest, jest to pierwsze takie prawo jazdy. No, chodzi o grupę wiekową od 13 lat. Jeżeli chodzi o prowadzenie motoroweru, trzeba mieć ukończone lat 13 i przystąpić oczywiście do egzaminu, żeby taką kartę motorowerową zdobyć. Dobrze, motorower, czyli w tej chwili praktycznie skuter. Właściwie są to potoczne takie nazewnictwo skuter, motorower. Motorower jeszcze, tak patrząc na etymologię i pochodzenie jakby nazewnictwa, było związane jeszcze z dawną definicją motorowera, gdzie mówiliśmy, że motorower jest to rower. Obecnie jest to zdefiniowane jako ma własną nazwę, jako oddzielny pojazd i nie utożsamiamy już z rowerem. Natomiast utożsamiamy ze skuterem. Z małym skuterem, z niewielkim silnikiem. Z niewielkim silnikiem, dlatego że motorower jest to po pierwsze pojazd, który ma pojemność do 50 cm sześciennych, nie może rozwijać prędkości większej niż 45 km na godzinę. I co ważne, jeszcze moc nie może przekraczać 4 kW. 4 kW, czyli... W przeliczeniu na konie mechaniczne trzeba by było to przeliczyć około 7 koni mechanicznych. Około 7 koni. Dość popularne są ostatnio hulajnogi elektryczne, ale również inne pojazdy, takie jak rower z dodatkowym silnikiem spalinowym, quady z małym silniczkiem. Czy na nie też trzeba mieć jakieś dokumenty dopuszczające do jazdy? Jeżeli chodzi o motoryzację, faktycznie takie wynalazki co chwila pojawiają się na naszych drogach. Jeżeli chodzi o rowery, są cykliści, którzy nieraz tracą tą siłę i dochodzą do wniosku, dobrze by było taki silnik jeszcze dołączyć do takiego roweru. Z punktu widzenia ustawy Prawo ruchu drogowym do roweru dopuszcza się, żeby to był silnik, ale elektryczny. Nie ma możliwości, żeby zainstalować silnik spalinowy, jak to niektórzy robią cykliści, że od kosiarki czy od kosy spalinowej próbują dołączyć do roweru właściwie silnik spalinowy. Ustawodawca jasno określił, że jest możliwość do roweru do zainstalowania silnik pomocniczy. Silnik pomocniczy, który po pierwsze będzie silnikiem tym elektrycznym, który po pierwsze nie będzie przekraczał mocy 250 W, plus do tego będzie zasilany 48 V, o napięciu 48 V. Do 48 V? Do 48 V. Dobrze, quady właśnie z małymi silniczkami, ma niewielką mocą. Motorowery czy inne pojazdy silnikowe? No jeżeli chodzi o quady, no to tych pojazdów troszeczkę pojawiło się na naszym rynku. Na dzień dzisiejszy, póki nie wejdą jeszcze ustawy legalizujące w sposób formalny quady, które mają już nowe definicje w świetle ustawy o kierujących, która weszła, została opublikowana 11 lutego 2011 roku. Niektóre jej przepisy dopiero zaczną obowiązywać 19 stycznia 2013 roku, gdzie formalnie już będziemy definiowali, co to jest czterokołowiec, lekki, ciężki, bo tak będą nazywane teraz quady. Na dzień dzisiejszy okazuje się, że te pojazdy są różnie interpretowane przez wydziały komunikacji, które dokonują jakby rejestracji takich pojazdów. Po pierwsze, zdarza się, że jest zarejestrowany raz jako motorower, a drugi raz jako pojazd samochodowy inne. I w zależności od tego, jak taki pojazd został zakwalifikowany, zarejestrowany, że nieraz ten pojazd trzeba będzie posiadać uprawnienia w ramach kategorii B1, natomiast tam, gdzie motorower, no to trzeba... Wystarczy karta motorowerowa. Karta motorowerowa, a po ukończeniu lat 18, no już trzeba, nie trzeba będzie posiadać żadnego dokumentu uprawniającego do prowadzenia takiego pojazdu.
czego uczą policjanci tych adeptów jazdy na motorowerach, właśnie tych, którzy chcą uzyskać kartę motorowerową? Jeżeli chodzi o adeptów na kartę motorowerową, tutaj policjanci bardziej uczestniczą w egzaminowaniu. Jeżeli chodzi o odbywania szkoleń, przygotowania do takiego egzaminu, właściwie taki obowiązek spoczywa na dyrektorach szkół, a właściwie są zawierane porozumienia. No, proszą o pomoc policji. Tak, to policja bardziej egzaminuje. No, wtedy przystępuje taki adept, żeby zdobyć kartę motorowerową, do egzaminu i wtedy jest taki egzamin, składa się z dwóch części. Z części teoretycznej, gdzie trzeba zdać egzamin z wiadomości tych takich teoretycznych wynikających z ustawy Prawo ruchu drogowym i część praktyczna. Część praktyczna przypomina troszeczkę taki slalom, gdzie trzeba będzie przejechać między pachołkami, gdzie trzeba będzie wjazd, taki imitacja do garażu, czy między pojazdy, czy właściwie przejazd przez nawierzchnię, która nagle jest o nawierzchni takiej asfaltowej i nagle zmienia się i jest bardziej taka szutrowa, piaszczysta. Dopiero wtedy jest możliwość jakby z tych dwóch części, po zaliczeniu tych dwóch części, zdania egzaminu. Ale oczywiście musi być jeszcze zgoda. Zgoda rodziców, jeżeli osoba jest niepełnoletnia, plus do tego ze znajomości jakby budowy takiego pojazdu. I jeszcze bardzo ważna rzecz, udzielanie pierwszej pomocy. Muszą zaliczyć udzielanie pierwszej pomocy, zanim przystąpią do praktycznej, tak? Mianowicie elementy z udzielania pierwszej pomocy. Dlatego, że no tutaj nie ma takiego odstępstwa, żeby nie posiadać tej wiedzy, jeżeli poruszamy się na drodze. No taka wiedza jest bardzo przydatna, bo niewielki jakiś udzielanie na zasadzie udrożnienia dróg oddechowych możemy komuś uratować życie. No oczywiście, ale tak, karta motorowerowa na pewno jest potrzebna do poruszania się po ulicach, szosach, a do jazdy leśnej? Jak to jest? Czy leśne drogi to są jeszcze drogi, na których trzeba mieć uprawnienia, czy nie? No, większość osób właściwie uczy się na takich bezdrożach, nikt nie wyjeżdża na drogi publiczne. Z punktu widzenia formalnego, trzeba posiadać dokumenty uprawniające do korzystania z pojazdu, czy z motoroweru, czy składu na drodze publicznej, w strefie ruchu teraz, oczywiście, i w strefie zamieszkania, bo tam w pełnym zakresie obowiązuje ustawa Prawo ruchu drogowym. Na innych drogach, czyli prywatnych, w lasach, obowiązuje ustawa tylko w ograniczonym zakresie, jeżeli zachodzi konieczność uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. I tutaj nie wymaga się dokumentu formalnego. Natomiast jest jeszcze jeden akt prawny, ustawa o lasach, która mówi, w jakich sytuacjach jest możliwość wjazdu do lasu. To nie jest tak, że każda droga, która przechodzi przez las, to od razu każdy może korzystać z takiej drogi i nie musi posiadać żadnych uprawnień. Dlatego, że jest wtedy grzywna za złamanie przepisów ustawy o lasach. Tam, gdzie jest drogowskaz, kierunkowskaz wskazujący dojazd do leśniczówki, z takich drogach, z dróg możemy korzystać. W przypadku złamania przepisów możemy spotkać Straż Leśną, która w razie czego wyegzekwuje naruszenie przepisów ustawy o lasach. Dziękuję pięknie. W tym regionalnym tygodniku kryminalnym to już wszystko. Do obejrzenia kolejnego przeglądu nie tylko miejskich wydarzeń absorbujących uwagę policji zapraszam za tydzień.